Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ta dzisiejsza awantura, którą robicie, nie wobec Prawa i Sprawiedliwości, tylko wobec narodu polskiego, ma jeden tylko cel. Tym celem jest zakłamanie waszej polityki. Tym celem jest oszustwo, które ma was uniewinnić za zbrodnie, które popełnialiście. Pan, wasz jeden z najważniejszych szefów, pan Trzaskowski, 18 czerwca 2018 roku jasno powiedział, to my działamy, żeby nie było pieniędzy dla Polski tak długo, jak rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Gdy wygramy wybory, to te pieniądze dostaniemy. My dostaniemy te pieniądze wtedy, kiedy wygramy wybory. To są słowa pana Trzaskowskiego, waszego przywódcy. Powiedzcie, dlaczego jest to prawdą, a wy kłamaliście tutaj przez cały czas. A drugie kłamstwo, które jest jeszcze większą zbrodnią, to jest kłamstwo, w którym bronicie Putina i bronicie Putina za zbrodnię smoleńską. Przez cały czas mówicie, że to polscy piloci są winni, a nie Putin. Dziękuję serdecznie, to jest zbrodnia wasza. Dziękuję.